Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Wszechświat na kanale Kopernikus. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Kopyto z sekcji rakiet AGH Space System. Cześć Aleksandrze. Dzień dobry. Mieliśmy wcześniej gościa także z Twojego zespołu AGH Space Systems, Radosława Rejmana. Jeśli chcą Państwo posłuchać, czym zajmuje się ten zespół studencki, tak mogę nazwać, AGH Space Systems, zapraszam Państwa do odsłuchania tego odcinka. Dzisiaj tłem będzie to, czym zajmujesz się w samym zespole. Zacznijmy od tego, że cały czas w naszym kanale i na naszym podcaście pojawia się temat eksploracji Księżyca. Ty zajmujesz się pewną kategorią tego tematu, bo samymi potencjalnymi źródłami surowców, które tam się znajdują, ale zacznijmy od samego początku. Jak wygląda eksploracja Księżyca, na co sobie teraz możemy pozwolić, no i potem przejdziemy do technologii, które są niezbędne, żeby w ogóle wykonać ten krok. No to jeśli chodzi o obecną sytuację eksploracji Księżyca, to warto zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Mianowicie powrót Amerykanów na Księżyc, czyli misja Artemis. Ostatnio było w tą zimę właśnie przelot wokół Księżyca, bezzałogowy niestety, ale już za parę lat, chyba w 2024 ma być przelot, czyli tak zwany flyby Księżyca, tak samo jak misja na przykład Apollo 8, ta słynna, kiedy lecieli właśnie chyba w święta. I potem w 2026 już ma być powrót oficjalny duży, czyli lądowanie księżycowe. I druga kwestia, w dzisiejszych czasach coraz więcej krajów zaczyna wysyłać takie naprawdę wysokobudżetowe misje na Księżyc, na przykład Indie ostatnio. Słyszeliśmy o tym lądowniku łącznie z Łasikiem, który teraz sobie pięknie jeździ po powierzchni Księżyca, jak i również o nieudanej misji rosyjskiej, Luna, z tego co pamiętam, 26. Tak więc, jak ktoś tam już żyje trochę na tej ziemi, to wie, że może zauważyć, że to przyspiesza, nabiera tempa. Coraz więcej krajów eksploruje. Ostatnio też Japonia swój lądownik, niestety nie udało się wylądować, ale też wysłała. Tak samo Europejska Agencja Kosmiczna, tutaj współpraca z NASA. Tak więc ten wyścig kosmiczny znowu nabiera tempa. I co w tej eksploracji Księżyca warto uważać? Dlaczego to jest ważne? Na pewno ważne z kwestii surowcowych, o którym chybaśmy wspomnieli, to ten słynny Hel 3, z tego co pamiętam, izotop helu, który jest bardzo łatwy do zastosowania w reaktorach atomowych, w reaktorach fusion reactors, czyli synteza atomowa. Dlaczego? Dlatego, bo bardzo łatwo go połączyć, nie ma takich wymogów energetycznych, żeby ta reakcja zastąpiła, bo rzeczywiście ona może być ta reakcja może zajść za pomocą, załóżmy, zwykłego wodoru, za pomocą deuteru, trytu, czy nawet zwykłego helu, ale to wymaga o wiele większych właśnie wymogów energetycznych, przez co wbrew pozorom może być to nawet ekonomiczniejsze sprowadzić sobie ten hel z Księżyca, gdy oczywiście najpierw musimy tam postawić jakąś bazę, żeby ten odzysk był, bo nie będziemy przecież sprowadzać kamieni z Księżyca, żeby sobie troszkę mikroskopijne ilości helu z nich uzyskać. Druga kwestia to właśnie ta baza księżycowa, czyli miejsce, gdzie możemy długotrwałe eksperymenty robić w warunkach niskiej grawitacji, ale mimo wszystko grawitacji. Jak również i nawet kwestia po prostu bezpieczeństwa. Wiadomo, że im ludzi jest więcej w kosmosie, tym jakby coś się na Ziemi stało, to zawsze ludzkość ma jakąś taką drugą drogę ucieczki. Kolejna kwestia, współpraca międzynarodowa. I to jest bardzo ważne, dlatego, bo jak widzimy wokół siebie, że tak powiem, świat jest dosyć napięty. Wojna na Ukrainie, czy też sytuacja w Jemenie, czy na przykład wschodniej Azji z Koreą Północną przypomina nam na to, że jednak narody są dosyć zwaśnione, a eksploracja kosmosu ma to do siebie, że zmusza narody do współpracy. Nie da się niektórych projektów zrobić po prostu w pojedynkę. Tak samo jak u nas w kole. Nie jest to możliwe, żeby jedna osoba zbudowała rakietę. Ktoś musi elektronikę zaprojektować, ktoś musi pojechać do Castoramy kupić części, a ktoś musi na przykład właśnie wymyślić jakiś patent na nowe paliwo. Tutaj właśnie chciałam ci wtrącić, żeby te eksploracje Księżyca zrealizować, zaplanować, potrzebna nam jest wiedza w zakresie technologii napędowych. Powiedz nam coś więcej, jak to jest teraz, kto przoduje i jak wiem, twój zespół także zgłosił patent w tym zakresie, więc opowiedz nam o tym statusie na ten moment. No to może zacznijmy właśnie od naszego zespołu. W AGH Space Systems obecnie przodujemy, jeśli chodzi o technologię napędów hybrydowych. To są napędy hybrydowe z innych powodów niż takie samochody hybrydowe, gdyż one łączą właśnie cechy napędów paliwo ciekłe i na paliwo stałe. Czyli mamy stały blok, że tak powiem, paliwa. W naszym wypadku obecnie korzystamy z teflonu. Jak duży to jest w waszym wypadku?
Te bloki, to jest z reguły parę bloków tych paliwa w rakiecie i to one mają parę dziesiąt centymetrów wysokości, te bloki. Wystarczają na to, żeby rakieta poleciała, załóżmy, na naszą docelową wysokość, czyli 3 km z groszami. I nasz patent polega właśnie na to, że wykorzystujemy, to jest paliwo, jako same paliwo w tym, że tak powiem, bloku paliwowym jest poliformaldehyd. I on ma to do siebie, że on bardzo ładnie, że tak powiem, dekomponuje się, dokonuje dekompozycji w temperaturze paruset stopni i w prosty właśnie substancję, która jest formaldehyd, który jest łatwopalny i już jako paliwo służy, a jako że najlepiej właśnie jednak jest, żeby on był właśnie po pierwsze sprowadzony w formie proszkowej, to używamy jakby jako takiego, to się nazywa w patencie matryca, czyli matrix, czyli tak jakby nośnika tego poliformaldehydu, właśnie żywicy epoksydowej, bo niestety trudno jakby zrobić od razu, że tak powiem, taki kształt, uzyskać paliwa, który jest wytrzymały, który się nie kruszy z samego poliformaldehydu, tak więc właśnie w ten sposób tworzymy nasze paliwo, że do żywicy epoksydowej dodajemy właśnie poliformaldehyd. I gdy ta żywica stwardnieje, to oczywiście sformowany jest odpowiedni kształt i uzyskujemy piękny blok paliwa. I co z ciężarem? Ciężarem właśnie, on ma dobre wartości, a jeśli chodzi o sam ciężar, to akurat jeśli o paliwa rakietowe, to dobrze jest, żeby paliwo było jak najbardziej gęste, dlatego, bo wtedy zbiorniki na paliwo po prostu mogą być mniejsze. Na przykład to był duży problem z amerykańskim programem kosmicznym, gdzie wykorzystywali właśnie w promach kosmicznych wodór i tlen. No to jest klasyczna, prawda, mieszanka, tylko z takim problemem, że zbiornik na wodór, mimo że zawierał no, nie aż tak większe, można powiedzieć, ilości wodoru, czy nawet porównywalne z ilościami tlenu na tym statku, to był o wiele większy. Był o wiele większy, praktycznie cały ten poramańczowy zbiornik to był zbiornik z wodorem, tylko na samym koniuszku był tlen. Dlatego był jest po prostu bardzo mało gęsty. Jak rozumiem, to paliwo woskowe, które wykorzystujecie w AGH Space Systems, także jest do użytku przy większych gabarytach rakiet. Tak, jeśli chodzi o użycie właśnie z tego systemu hybrydowego, na przykład polska firma Space Forest wykorzystuje właśnie rakiety hybrydowe. I to jest bardzo podobna technologia tego, co mamy. Paliwo hybrydowe jest po pierwsze bezpieczne, dlatego, bo same paliwo stałe, jeśli się odpali, no to nie jest możliwość jego zgorszenia. Te silniki takie na klasyczne paliwo stałe, to też nie można, że tak powiem, jego ciągu modyfikować, po prostu jak się odpali, tak leci. A z drugiej strony paliwo ciekłe właśnie, no to jak mamy zbiornik z wodą, zbiornik z tlenem, no to jest oczywiste niebezpieczeństwo z eksplozji. A jeśli chodzi o nasze paliwo, jeśli mamy ten blok właśnie paliwa, załóżmy woskowego, czy nawet parafinowego, czyli dosłownie świeczkę można użyć jako paliwo rakietowe, to nawet jeśli zbiornik się rozszczeli, to a nie ma odpowiedniej sekwencji zapłonu, który by zacznie, załóżmy, topić te nasze paliwo stałe, to nie ma żadnego niebezpieczeństwa eksplozji czy jakiejś katastrofy. W poprzednich odcinkach wspominaliśmy o komercyjnej stronie branży kosmicznej. Wskazaliśmy, że jej rozwój jest bardzo dynamiczny. Opowiedz nam trochę o polskiej, czy może zagranicznej scenie w tym zakresie, szczególnie wokół tych technologii napędowych, które są tutaj przez ciebie analizowane. No to właśnie, jak wspomniałem, właśnie Polska bardzo przoduje, jeśli chodzi o technologie hybrydowe. Ta właśnie nasza firma Space Forest, czy AGH Space Systems, czy inne organizacje kosmiczne na uniwersytetach, na przykład Uniwersytet Poznański, czy właściwie Politechnika Poznańska, przepraszam bardzo, w dużej części wykorzystują właśnie paliwa hybrydowe. A jeśli chodzi o rzeczy takie bardziej, że tak powiem, high-tech na poziomie NASA, to obecnie dużo jest pracy, jeśli chodzi o napędy elektryczne, czyli właśnie wykorzystujące zamiast zwykłej reakcji chemicznej, jonizują te napędy, załóżmy argon czy kseon i przyspieszają go do bardzo dużych prędkości i w ten sposób uzyskują ciąg. Tutaj są słynne napędy jonowe, na przykład takie jak NEXT, które właśnie jonizują sobie kseon, z tego co pamiętam, i przyspieszają go polem elektrycznym do bardzo wysokiej prędkości i te napędy mają taką przewagę nad zwykłymi rakietami chemicznymi, że są bardzo wydajne. Ich specyficzny impuls, czyli jakby ta miara wydajności rakiety, to jest w dziesiątkach tysięcy, tysiącach. A rakieta chemiczna to już jest tam, załóżmy, w górny limit dla wodoru z tlenem, to sobie pamiętam, jest 485, a taki silnik NEXT to już ma na przykład 4000, czyli z 10-krotna wydajność. Taka naprawdę to pozwala na
wykonywanie misji, prawda, bardzo niskiej masie, ale za to bardzo odległe, na przykład do Jowisza. Niestety kosztem niskiego ciągu, żeby taki manewr, załóżmy, zmiany orbity, to czasami trwa, załóżmy, parę miesięcy, żeby tam do Jowisza dolecieć. I z tych powodów te silniki nie mogą być wykorzystywane też w atmosferze. To są tylko do lotów już kosmicznych, najlepiej sondą, gdzie już ta prędkość do lotu nie jest aż taka ważna. Wspomniałeś Stany Zjednoczone w zakresie tych technologii napędowych, ale wspomniałeś też wcześniej o Tajwanie. Tak, właśnie Tajwan jest jednym z krajów, który również prowadzi badania dotyczące paliw hybrydowych. Też właśnie jak się przygotowałem do tego wywiadu, to zauważyłem, że mają bardzo dużo ciekawych artykułów naukowych na te tematy i oni też pracują nad takim sposobem wtrysku właśnie utleniacza do tego systemu właśnie hybrydowego, bo oczywiście można po prostu wtrysnąć to w taki sposób jak w zwykłym, prawda, prysznicu, że jest po prostu wtrysk, to jest taki cylinder metalowy z wywierconymi dziurkami, no i jest oczywiście, to powoduje, że nie leci, że tak powiem, strumień tego utleniacza, tylko taka chmurka i to jest bardzo wydajne, ale można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność tego silnika hybrydowego poprzez zastosowanie właśnie tego przepływu utleniacza właśnie w ruchu wirowym, czyli po prostu powoduje, jest to wtryskiwane w taki sposób, że się robi wir tego utleniacza i to zwiększa wydajność o kolejne 30%, uzyskując z tego, co pamiętam, blisko maksymalny możliwy impuls specyficzny dla tej technologii, czyli 285 sekund. To jest mimo wszystko i tak mniej niż takie typowe, załóżmy, klasyczne napędy chemiczne, jak na przykład właśnie nafta czy wodór, które uzyskują impulsy rzędu 400, ale mimo wszystko koszty o wiele niższe w tej technologii, ich bezpieczeństwo przeważa często. Właśnie o to chciałam zapytać. Zastanawiam się, czy rozwój tych technologii, szczególnie hybrydowych, wiąże się z jakąś specyfiką kosztów, bo moje pytanie kolejne, to jak widzisz przyszłość w tym zakresie? W jakim kierunku te technologie napędowe będą szły? Jeśli chodzi o technologie napędowe, załóżmy takich większych misji, to według mnie będziemy widzieć, oczywiście rakiety te, co są startują z Ziemi, dalej będą chemiczne, bo nie znamy żadnych technologii bezpiecznych w miarę, bo o technologiach nuklearnych wiadomo, użycie ich na powierzchni Ziemi nie jest rzeczą często pozytywną, ale już w kosmosie, na orbicie będziemy widzieć zanik już rakiet chemicznych, czyli tych takich klasycznych, w miejsce ich mogą zastąpić na przykład napędy takie jak Wazmir. Wazmir to jest napęd opracowywany właśnie, który jest również elektryczny. On robi coś takiego, że jonizuje najpierw ten gaz, który wylatuje tam i ten zjonizowany gaz za pomocą magnetronu, magnetycznie przyspiesza i podgrzewa go do paru milionów stopni i to w teorii jest możliwość właśnie uzyskania dużych ciągów, wbrew pozorom, dużych ciągów przy dużej wydajności i ten napęd ma bardzo duży potencjał, niestety on wymaga bardzo dużego właśnie poboru mocy. On, z tego co wiem, obecnie jest modelowany pobór mocy rzędu 200 kW dla 5 newtonów ciągu. To jest bardzo mało, 5 newtonów, oczywiście więcej niż te napędy jonowe, które są wykorzystywane w obecnych czasach, ale żeby takie poziomy, że tak powiem, mocy uzyskać, trzeba korzystać z reaktorów atomowych. Tak więc przyszłość z napędów kosmicznych jest powiązana z rozwojem energetyki atomowej. Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był Aleksander Kopyto z sekcji rakiet AGH Space System. Dziękuję.